Cześć! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej ptasznikom z rodzaju Brachypelma i Tiltokarl. Dowiemy się, jak nie połamać sobie języka wymawiając ich nazwy oraz jakich błędów nie popełnić aranżując terrarium dla tych rodzajów. Zapraszam! Rodzaj Brachypelma oraz rodzaj Tiltokarl to chyba najbardziej popularne rodzaje ptaszników występujące w naszych hodowlach. I nie ma się co dziwić, ponieważ są to piękne, do tego łagodnie usposobione, a co za tym idzie nadające się dla początkujących terrarystów ptaszniki. Dzisiaj postaramy się im przyjrzeć bardziej z bliska oraz omówimy sobie rodzaje tych ptaszników. A zaczniemy sobie od wyjaśnienia, czemu omawiamy akurat rodzaj Brachypelma i rodzaj Tiltokarl na jednym filmie. A to dlatego, że jeszcze niedawno ptaszniki z rodzaju Tiltokarl były klasyfikowane również do rodzaju Brachypelma. Ptaszniki z obu tych rodzajów zamieszkują tereny Środkowej Ameryki, a dokładniej w przypadku Brachypelma jest to Meksyk, a dokładniej zachodnio-południowe tereny Meksyku. Tutaj na tej mapce możecie zobaczyć, na jakich terenach konkretnie jaki gatunek występuje. A w przypadku rodzaju Tiltokarl są to tereny zarówno południowego Meksyku, jak i Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Kostaryki. Zamieszkują one bardzo różne biotopy, od bardzo suchych, czyli na przykład takich półpustynnych łąk, przez tereny zielone, aż do deszczowych lasów tropikalnych. Pokażę Wam teraz fajny sposób, jak sprawdzić, w jakim biotopie zamieszkuje dany gatunek ptasznika. Najpierw sprawdzamy sobie na mapce interesujący nas gatunek. Ja tutaj sprawdzę to dla Brachypelma Emilia. Teraz wchodzimy sobie po prostu w aplikację Google Maps i zobaczymy sobie, jak w rzeczywistości wyglądają tereny, na których ona występuje. No, ona występuje na dość dużym terenie. Ja sobie tutaj najpierw znajdę po prostu jakiś losowy fragment na mapce. O, i jak widać, możemy się teraz tutaj porozglądać. No i widzimy, że tutaj występują takie dość suche tereny, jakieś takie pola, suche łąki. No dobra, to by się zgadzało z opisem. Zajrzymy sobie teraz w jakieś inne miejsce. Okej, mam tutaj kolejny teren. Zajrzymy sobie. No, wygląda bardzo podobnie jak tamten poprzedni, prawda? No tutaj Google co prawda nam nie pozwala się porozglądać, ale za to możemy zobaczyć po zdjęciach, że tutaj już te tereny wyglądają trochę inaczej, są bardziej mokre. Tutaj też się prezentuje tak sucho, ale widzimy na przykład, że tutaj płynie jakaś rzeka, jest jakaś zieleń. Możemy tak zrobić tak naprawdę z każdym gatunkiem ptasznika, ale warto też zawsze czytać opisy gatunkowe. Bo mimo, że na przykład teren występowania danego ptasznika może być szeroki, to żyją one na przykład na tym terenie tylko, załóżmy, w jakichś bardziej podmokłych terenach. Brachypelma oraz Tiltokarl są to chyba najbardziej popularne rodzaje ptaszników w hodowlach terrarystów na całym świecie. Nadają się one tak naprawdę nawet dla początkujących terrarystów. Jest to świetny wybór na pierwszego ptasznika. Wynika to głównie z ich łagodnego usposobienia. Co prawda dużo tutaj zależy od usposobienia konkretnego osobnika. Niektóre są aż za spokojne, dosłownie zobaczcie tutaj. Nawet popychane pensetą czy pędzelkiem dosłownie nie chcą się ruszyć z miejsca. Tak jakby dosłownie nic sobie nie robiły z zagrożenia. No zobaczcie, nawet się nie ruszy. Inne natomiast czasem lubią pokazać trochę charakterek. Tutaj możecie zobaczyć naszego Tiltokarl albo Pilosus, który jest naprawdę niezłym wariatem i atakuje dosłownie wszystko. U ptaszników z Nowego Świata, czyli z Ameryk Południowej, Środkowej i Północnej, wykształcił się mechanizm obronny nazywany wyczesywaniem włosków parzących. Tutaj właśnie macie przykład, jak to wygląda. Włoskie parzące znajdują się na odwłoku ptasznika i kiedy poczuje on zagrożenie, wyczesuje je energicznie tylnymi odnóżami. Może być to dla nas naprawdę bardzo nieprzyjemne doznanie, ponieważ takie włoskie parzące, które ptasznik dosłownie wyrzuca w powietrze, mogą pofrunąć w naszym kierunku i wtedy możemy doznać takich nieprzyjemnych objawów jak swędzenie skóry albo nawet zaczerwienienie i pieczenie. I bardzo ważne jest, żeby nie dopuścić, żeby włoskie parzące dostały się do oczu, ponieważ wtedy może nas nawet czekać wizyta u okulisty. Za to na pocieszenie ptaszniki z Nowego Świata nie posiadają zbyt silnego jadu.
Zwykle ukąszenie ptasznika z rodzaju brachypelma albo tiltokatl nie skończy się dla nas żadnymi nieprzyjemnymi skutkami, oprócz może bólu. Zresztą naprawdę trzeba się postarać, żeby taki ptasznik miał ochotę nas ukąsić. Robią one to naprawdę w ostateczności i to w przypadku, kiedy ucieczka lub wyczesanie włosków parzących nie przyniosło żadnego skutku i dalej czują się bardzo zagrożone. Należy pamiętać, że żaden ptasznik, nawet ten najbardziej łagodny, nie jest zwierzątkiem domowym takim jak kot. Nie należy brać go na ręce i na przykład próbować głaskać. Jego miejsce jest w terrarium. Ptaszniki z tych rodzajów są też bardzo łatwo dostępne. Znajdziemy je w ofercie tak naprawdę wszystkich profesjonalnych hodowców. Ich ceny też nie są zbyt duże. Jest to m.in. spowodowane tym, że z ich kokonów wykluwa się naprawdę bardzo dużo młodych. W kokonach składanych przez te ptaszniki może się znajdować nawet 1000 młodych osobników. Niestety ich popularność w hodowlach terrorystycznych ma też swoją ciemną stronę. Zostały one niestety prawie całkowicie wytępione ze swojego środowiska naturalnego. O wiele więcej osobników żyje aktualnie w hodowlach niż na wolności. W związku z tym zostały one dopisane do listy Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Kupując lub sprzedając ptasznika z rodzaju brachypelma albo tiltokatl, musimy posiadać dokument poświadczający jego narodzenie się w niewoli. Taki dokument powinniście dostać od osoby, od której kupujecie ptasznika. Nie musicie nic więcej z tym dokumentem robić, nie ma potrzeby na przykład rejestracji ptasznika w urzędzie. Wystarczy, że po prostu zachowacie sobie ten dokument. Jeśli nie macie zamiaru rozmnażać ptaszników z rodzaju brachypelma albo tiltokatl, to tak naprawdę nie musicie się martwić niczym więcej. W 1856 roku opisany został ptasznik z rodzaju Megale Emilia. Został on odnaleziony przez angielskiego botanika Bertholda Simana w 1846 roku. W 1891 roku Megale Emilia dostała jednak nową nazwę naukową, czyli Brachypelma Emilia, stając się tym samym pierwszym opisanym ptasznikiem z rodzaju Brachypelma. W 1875 roku został opisany gatunek Eurypelma vagans, a 22 lata później Eurypelma sabulosus. Są to ptaszniki, które z wyglądu są praktycznie identyczne i ciężko je odróżnić gołym okiem. Co ciekawe, pierwszy z nich został zaklasyfikowany do rodzaju brachypelma już w 1903 roku, a ten drugi dopiero w 1989 roku, czyli ponad 80 lat później. W XIX wieku został już opisany tylko jeden ptasznik zaliczany aktualnie do rodzaju brachypelma i była to brachypelma smithii. Początkowo została opisana jako Eurypelma smithii, ale później przez prawie 100 lat była opisywana jako brachypelma anita. W 2017 roku jej nazwę zmieniono na Brachypelma smithii i wzbudziło to niemałe zamieszanie wśród hodowców pająków, ponieważ do tej pory pod nazwą Brachypelma smithii był opisywany błędnie zupełnie inny pająk, czyli bardzo dobrze Wam znany Brachypelma hamori. Do teraz, pisząc nazwę Brachypelma smithii w celu uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień, często zapisuje się też jego poprzednią nazwę, czyli Brachypelma anita, czyli zapisujemy Brachypelma smithii ex anita. A w przypadku Brachypelma hamori uznano, że nazwa Brachypelma smithii była używana w jego kontekście błędnie. Dodatkowo dość dezorientujący mógł być fakt, że oba te gatunki ptaszników są do siebie dość podobne. Zwykle tylko doświadczeni hodowcy są je w stanie odróżnić na pierwszy rzut oka. Najświeższe odkrycia dotyczące tych rodzajów zostały dokonane w 2003 roku, kiedy zostały opisane gatunki Tiltokatl verdesi i Tiltokatl schroederi. A następnie w 2008 roku, kiedy został opisany gatunek Tiltokatl kalenbergi. Ale wcześniej, zanim zostały uznane za rodzaj Tiltokatl, każdy z tych ptaszników był wcześniej zaklasyfikowany do rodzaju Brachypelma. No i właśnie docieramy teraz do roku 2019, który przyniósł naprawdę wielkie zmiany w taksonomii rodzaju Brachypelma. I to właśnie wtedy 7 spośród gatunków wcześniej zaliczanych do rodzaju Brachypelma zostało przeniesione do nowo wprowadzonego rodzaju Tiltokatl. A były to gatunki albo Pilosus, Epicureanus, Kalenbergi, Sabulosus, Schroederi, Vagans oraz Verdesi. No i do dnia dzisiejszego wiele osób dalej nie może się pogodzić z tą zmianą. Głównie ze względu na nazwę rodzaju Tiltokatl, która wygląda jak prawdziwy łamaniec językowy. No i właśnie, jak to wszystko wymawiać? Niech rzuci kamieniem ten, kto chociaż raz nie zająknął się przy wymawianiu nazwy Tiltokatl. Tiltokatl? No właśnie. Jak to wymówić, żeby nie połamać sobie języka?
Jak się okazuje, nie jest to nazwa łacińska, bo właśnie w łacinie są nadawane zwykle naukowe nazwy. Nazwa ta wzięła się z meksykańskiego języka nahuatl i oznacza po prostu czarny pająk. Proste, co nie? No to teraz przejdźmy do wymowy. Patrząc na to słowo, pierwsze co rzuca nam się w oczy to duża ilość zbytków liter T i L. Na początku mamy tyle, potem mamy LT i znowu tyle. Na szczęście okazuje się, że to pierwsze L jest nieme, więc po prostu pomijamy je w wymowie. W takim razie wymawiamy to słowo jako tiltokatl. Tiltokatl. To dużo prostsze, prawda? Teraz powinno Wam być trochę łatwiej wymówić tą nazwę. A teraz przejdziemy sobie wszystko po wszystkich nazwach gatunków rodzaju tiltokatl. Zaczniemy od tych najłatwiejszych. Tiltokatl vagans. No tutaj nie powinno być problemu. Podobnie tiltokatl verdesi. Również proste w wymowie. Następnie mamy tiltokatl sabulosus i tiltokatl albopilosus. No to teraz zaczynają się te trochę trudniejsze. Tiltokatl epikureanus. Teraz mamy kolejną nazwę, która nie wzięła się z łaciny, lecz od nazwy własnej. A konkretniej od Herwiga Kallenberga, który odkrył ten gatunek po raz pierwszy. W nazwach naukowych, jeśli któraś nazwa wzięła się od nazwiska, to wymawiamy tą nazwę tak, jakbyśmy wymawiali ją w oryginalnym języku. Czyli w tym przypadku po niemiecku. Także wymawiamy to jako tiltokatl kallenbergi. Podobnie jest z kolejnym gatunkiem, czyli tiltokatl schroederi. Jest to również nazwa, która wzięła się od niemieckiego nazwiska. I to już wszystkie gatunki w rodzaju tiltokatl. To teraz przejdziemy sobie do wymowy brachypelma. No i tutaj w przypadku nazwy rodzaju nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Możemy to wymawiać po prostu jako brachypelma. Co prawda Y można wymawiać tak jako I, więc jeśli usłyszycie kiedyś brachypelma, to też nie jest to błędem. Brachypelma to nazwa łacińska. Brachy oznacza krótkie, a pelma to włoski na końcu stopy ptasznika. Co w skrócie oznacza, że arachnolodzy przy opisywaniu tego rodzaju zauważyli, że brachypelmy posiadają krótkie włoski na końcu stopy. Co jest równoznaczne z tym, że ptaszniki z tego gatunku nie są zbyt dobrymi wspinaczami. Ponieważ to właśnie m.in. te włoski są odpowiedzialne za przyczepność ptasznika do różnych powierzchni. A jeśli chodzi o wymowę poszczególnych nazw gatunkowych, zacznijmy również od tych bardzo prostych. Czyli na przykład brachypelma emilia. Tu chyba nie trzeba nic wyjaśniać, podobnie jak w przypadku brachypelma hamori i brachypelma albiceps. Prosta jest również wymowa takich nazw gatunków jak classi, smithii czy auratum. Tutaj schody mogą się zacząć przy nazwie baumgarteni, ponieważ tutaj trzeba dokładnie przyjrzeć się, w jakiej kolejności kolejne litery występują po sobie. Problematyczna może być dla wielu osób wymowa nazwy brachypelma bemei, ponieważ nie czyta jej się do końca tak, jak jemu się zapisuje. W łacińskich słowach zbitek liter OE wymawia się po prostu jako E, czyli tutaj w tym przypadku wymawiamy to po prostu jako bechmei, podobnie jak w nazwach pecyloteria czy psalmopeus. No i to już wszystko, jeśli chodzi o wymowę tych nazw. Samice z rodzajów brachypelma oraz tiltokatl są naprawdę długowieczne i potrafią dożyć aż do 20 lat. Samce natomiast żyją dużo krócej. Po ostatniej wylince żyją one jeszcze około 2 lat. Spowodowane jest to głównie tym, że po ostatniej wylince samce koncentrują swoje wysiłki na przedłużeniu gatunku. Wyruszają w długą drogę, aby spotkać samicę i raczej nie przyjmują zbyt dużo pożywienia. U samca po ostatniej wylince pojawiają się haki, którymi podtrzymuje samicę podczas kopulacji, tak aby pozostać jak najdalej od jej pazurów jadowych. U samca po ostatniej wylince wyrastają także bulbusy, czyli jego narząd kopulacyjny. W kokonie złożonym przez samicę ptaszników z rodzaju brachypelma i tiltokatl może znaleźć się nawet 1000 młodych osobników. Także jeśli myślimy o rozmnożeniu tych ptaszników, należy się najpierw dobrze zastanowić, czy mamy chęć i czas zajmować się aż tyloma młodymi sztukami ptaszników. Rozmnożenie tych ptaszników wiąże się także ze zgłoszeniem ich do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w celu otrzymania dokumentów poświadczających ich urodzenie w niewoli. Tutaj możecie zobaczyć naszego dorosłego samca tiltokatl vagans. I powiem Wam, że jego zachowanie nas trochę zdziwiło. Jak możecie pewnie zaobserwować, tupie on w podłoże oraz drga. Dorosłe samce ptaszników zachowują się w ten sposób, kiedy wyczują samicę. A zdziwiło nas to dlatego, ponieważ my nie posiadamy samicy tiltokatl vagans. Do tego nawet teraz w promieniu dosłownie 2-3 metrów nie znajduje się od niego żaden inny ptasznik. Doszliśmy do wniosku, że to jego zachowanie musi być spowodowane tym, że wcześniej na tej tubie korkowej, na której go aktualnie nagrywamy, przebywały inne ptaszniki, m.in. samica, tiltokatl albo pilosus.
W sieci pozostawianej przez samice ptaszników znajdują się ich feromony, które właśnie mają za zadanie zwabić samca. Tutaj jak widać, mimo że ptaszniki należały do różnych gatunków, to i tak Vagans wyczuł feromony samicy albo Pilosus. Co prawda jest możliwa kopulacja między różnymi gatunkami ptaszników jednego rodzaju, ale absolutnie nie powinniśmy nigdy do takich sytuacji dopuszczać. Prowadzi to do powstawania hybryd, które nigdy nie powinny trafić do innych hodowców. Nie powinny także nigdy być rozmnażane, a często nawet nie są do tego zdolne. Co ciekawe, ustalono, że w naturze te ptaszniki często zamieszkują norę, która składa się z dwóch komnat. W jednej części nory ptasznik spędza swój czas i konsumuje ofiary, a druga część natomiast służy jej tylko do linienia. Ptaszniki z rodzaju Brachypelma i Tiltokatl należą do pasywnych łowców, to znaczy, że większość czasu spędzają w swojej norze i kiedy tylko poczują, że jakiś owad lub mały ssak przechodzi w pobliżu ich norki, to wtedy zdecydują się go zaatakować. Raczej dość rzadko zdecydują się aktywnie polować. Wszystkie ptaszniki z rodzaju Brachypelma charakteryzują się pomarańczowymi lub czerwonymi elementami na odnóżach lub na karapaksie. Reszta ich ciała jest brązowa lub czarna. Wyjątkiem tutaj jest Brachypelma albiceps, której karapaks jest koloru bardzo jasno-żółtego. A zupełnie inaczej sprawy mają się u rodzaju Tiltokat, bo nie bez przyczyny zostały one nazwane czarnymi pająkami. Ptaszniki z tego rodzaju są zwykle brązowe lub czarne, a niektóre gatunki posiadają także jakieś bordowe elementy. Na przykład Tiltokat vagans lub Tiltokat sabulosus posiadają bordowe włoski na odwłoku. A na szczególną uwagę zasługuje gatunek albo Pilosus, który występuje w dwóch różniących się od siebie odmianach. Te pochodzące z terenów państwa Nikaragua charakteryzują się bardzo gęstymi i długimi białymi włoskami. Natomiast u ptaszników Tiltokatl albo Pilosus pochodzących z Hondurasu włoski są rudawe. Nie są one też tak gęste i długie. Co ciekawe, jeszcze do niedawna w hodowlach można było spotkać jedynie tą odmianę pochodzącą z Hondurasu. Kiedy to właśnie ptaszniki z Nikaragui posłużyły jako wzór do opisu tego gatunku. Co nawet sugeruje ich nazwa, ponieważ albopilosus oznacza białowłosy. Jest nawet możliwe, że w przyszłości te dwie odmiany zostaną uznane za całkiem osobne gatunki. A teraz powiem Wam coś o tym, jak nie robić terrarium dla kopiącego ptasznika naziemnego. To jest terrarium dla Brachypelma Emilia, które zrobiliśmy w ramach naszego halloweenowego odcinka. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądało pod koniec października. A tak to terrarium wygląda teraz, czyli po niecałych 3 miesiącach. No jak możecie zauważyć, jest to kompletna tragedia, porażka i masakra. Dopiero teraz to terrarium naprawdę straszy. Już Wam opowiadam, co konkretnie tutaj się wydarzyło. Na początku nasza Emilka zamieszkała sobie w tubie korkowej, czyli tak jak zakładaliśmy. Ale potem zauważyliśmy, że coraz więcej kulek keramzytu pojawia się na wierzchu. No a zobaczcie, gdzie te kulki się znajdują, na samym dnie terrarium. Często też widywaliśmy Emilkę niosącą te kulki, to był naprawdę zabawny widok. Na początku zauważyliśmy, że ona zaczęła sobie kopać tam taki płytki tunel zaraz pod tą tubą korkową. Nie przejęliśmy się tym zbytnio. No a teraz pokażę Wam, co stało się później. Emilka zaczęła kopać coraz dalszy tunel. Zobaczcie, tutaj jest ten fragment, w którym kończy się tuba korkowa i ona najpierw zaczęła tam kopać, no to jeszcze było ok. Potem jednak zaczęła coraz dalsze wykopki, co spowodowało także to, że korzenie roślin znalazły się w powietrzu zamiast w torfie, przez co obumarły. Tak jeszcze było około miesiąca temu, a zobaczcie, co ona zrobiła jeszcze dalej. Przykopała się dosłownie dookoła całego terrarium. Trochę nawet się boimy, że może się tu wydarzyć jakaś katastrofa budowlana. No, nasza Emilka okazała się prawdziwym kopaczem. Tutaj z tego co widzę, to jeszcze tylko gnura jakoś sobie radzi i ja zaraz ją stąd wyjmę, bo zrobię sobie z niej po prostu nową sadzonkę. No ale my się jakoś tą masakrą zbytnio nie przejmujemy, ponieważ to terrarium i tak było zrobione tak naprawdę dla żartu, specjalnie na Halloween. I tak chcieliśmy zmienić aranżację w tym terrarium po jakimś czasie. Za to dzięki temu możemy zobaczyć, do jakiego stanu ptasznik może doprowadzić w niedługim czasie terrarium. Za to w odcinku za tydzień postaramy Wam się pokazać, jak można w ładny sposób zaaranżować terrarium właśnie dla takich kopiących ptaszników. Tak, żeby było w miarę na to odporne. A to terrarium też za jakiś czas będziemy przearanżowywać. Wszystko tu jest chyba do wywalenia. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam rozwiać kilka wątpliwości dotyczących rodzaju Brachypelma oraz Tiltokat.
Napiszcie w komentarzu, jakie ptaszniki z rodzajów brachypelma oraz tiltokatl posiadacie w waszej kolekcji. Jesteśmy bardzo ciekawi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie nam koniecznie łapkę w górę. Oraz zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. A ja się już z wami żegnam. Cześć!